Premiera dotneta 5 pokazała nam bardzo dużo nowości w języku C# -Sharp. i jedną z najczęściej opisywanych nowości jest nowy typ danych, jakim są rekordy. Natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo mówi się na temat tego, w jaki sposób budujemy rekordy. Z czym możemy je wykorzystać, ale nigdzie nie ma praktycznego zastosowania tego typu danych. Dlatego dzisiaj przejdźmy sobie przez wszystkie możliwości tego typu danych, a następnie podpowiem Ci, do czego w praktyce mogą być one używane. Oczywiście zaczniemy od prostego przykładu. Stworzyłem najprostszą aplikację konsolową. W której pokażę Ci dokładnie, w jaki sposób rekordy będą tworzone. Zacznijmy sobie od tego, że usuniemy niemalże wszystko z tej solucji. I zacznijmy od stworzenia standardowej klasy. Klasy cały czas są wykorzystywane do najróżniejszych zastosowań. i Jednym z tych zastosowań jest proste DTO, Data Transfer Object czyli Obiekt, który posiada właściwie tylko property. I bardzo często zobaczysz w swoim kodzie właśnie tego typu klasę, gdzie mamy właściwie same property i nic więcej, żadnych zachowań, żadnych metod. I bardzo często w aplikacjach wielowarstwowych mieliśmy ten problem, że jak widać, wszystkie te property są Gotowe zarówno do odczytu, jak i zapisu. Natomiast nam w Data Transfer Object chodziło o to, żeby mieć zachowane, żeby mieć pewność, że pomiędzy warstwami danych te obiekty zostaną niezmienne. Dlatego rozwiązaniem było stworzenie property jako read-only, to znaczy takie, w których nie możemy. Ustawić jawnie żadnej wartości. Natomiast oczywiście to budziło pewne problemy. Rodziło to problemy natury takiej, że również nie mogliśmy ustawić początkowej wartości. Robiło się to najróżniejszymi sposobami, między innymi przez private set. Natomiast teraz możemy zrobić nowy rodzaj property tak zwany init only, to znaczy przy inicjalizacji danego obiektu możemy stworzyć pierwszą wartość danego property, która później będzie niezmienna i tym będą przede wszystkim charakteryzowały się rekordy, dlatego już w tej chwili nazwę class mogę zamienić na rekord i właściwie mamy gotowy rekord, mamy gotowy nowy typ danych i w tej chwili nie ma on jeszcze nic ciekawego do zaoferowania. Dlaczego? Bo nie różni go zbyt dużo od zwykłej klasy. Natomiast to, co jest siłą rekordów, to sposób, w jaki będziemy je zapisywać. Dokładnie to samo, co powyżej, mogę zapisać w następujący sposób. I to wystarczy. To tak naprawdę tworzy nam całą klasę. Pod spodem to jest wciąż klasa. Pamiętajmy, że mówimy o języku obiektowym, w którym wszystko jest klasą, natomiast rekord jest powiedzmy taką nakładką, takim ukłonem od strony Microsoftu do tego, żeby po prostu pisać mniej kodu. I w jaki sposób będą działały rekordy, już pokazuję. Jak widać, możemy bez żadnego problemu zainicjalizować dokładnie w taki sam sposób, jak każdą inną klasę, tak jak zawsze to robiliśmy. Natomiast to, co już można powiedzieć na temat tego rekordu, który mam zapisany poniżej, w jednej linijce, to to, że oprócz tego, że stworzyłem trzy property, które są init-only, to jeszcze dodatkowo stworzony został standardowy konstruktor z trzema parametrami, które będą ustawiały wszystkie moje property. Dodatkowo, nową zmianą, jaką wprowadzają rekordy, jest również stworzenie nowego obiektu rekordu przy użyciu słowa with. To, co właśnie wykonałem, to nie jest wykorzystanie referencji. Ja nie wykorzystuję już więcej obiektu Person i w adder Person, który utworzyłem, nie przechowuję referencji, co jeszcze za chwilę udowodnię. Natomiast słowo With, kiedy tworzymy nowy obiekt, powoduje, że poprzedni obiekt, który chcemy wykorzystać, klonujemy i zmieniamy tylko i wyłącznie property, które zaznaczyliśmy. W nawiasie klamrowym. W związku z tym, jak za chwilę zobaczymy, wszystkie pozostałe property będą dokładnie w takim samym stanie, jak w moim obiekcie Person. Spójrzmy teraz na przykład wypisania wszystkich elementów, żeby pokazać ci, w jaki sposób faktycznie zadziałało to klonowanie. Uruchomię moją aplikację, i mam nadzieję, że już zauważyłeś dodatkowe dwie zmiany, które powstały przy wydaniu dotneta 5 i C w wersji 9, to znaczy, po pierwsze nie potrzebuję mojego standardowego, kodu konsolowego, mojego programu, mojej metody MAIN. Wszystko to dzieje się właściwie nadrzędnie. Na samym początku mojego pliku nie potrzebuję żadnych argumentów, nie potrzebuje żadnego dodatkowego kodu i już wszystko działa. A drugą zmianą, którą już tutaj używam, to jest jeszcze implementacja od razu toString w rekordzie i jak widzimy ten toString od razu jest zaimplementowany w taki sposób, aby w konsoli wypisać jaki obiekt został przekazany, a także wszystkie jego property i jak widzisz moje dwa obiekty różnią się od siebie tylko i wyłącznie nazwiskiem. I o to nam właśnie chodziło. Sklonowaliśmy jeden obiekt i zmieniliśmy jego wartość. I teraz tak jak wspominałem, wszystkie moje property są init only, dlatego gdybym chciał zmienić Imię w moim other person, to niestety od razu dostanę błąd kompilatora i informację, że property first name jest init only, w związku z tym tylko i wyłącznie przy inicjalizacji obiektu mogę ustawić daną wartość i to jest bardzo ważny element, ponieważ przy wykorzystaniu Właśnie to będzie jeden, jedna z głównych cech, którą będziemy wykorzystywać. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca rekordów. Razem z konstruktorem również utworzony został standardowy dekonstruktor i w jaki sposób on działa. w bardzo prostym. Wystarczy stworzyć typ tak zwany tuple, który, w którym stworzymy trzy lokalne zmienne name, last name i sex i po przypisaniu mojego obiektu wszystkie elementy zostaną odpowiednio przypisane i zaraz to udowodnię oczywiście za pomocą konsoli. Jak widać, wszystkie te zmienne, nowe zmienne z dekonstruktora zostały przypisane odpowiednio i mogę z nich bez żadnego problemu korzystać. I jeszcze powiedziałem, że udowodnię to, że słowo weave tworzy nam klon mojego obiektu, a nie działamy na tej referencji. W jaki sposób to udowodnię? Również nowością, która pojawiła się w C-Sharpie. I jest to dodatkowa metoda oprócz metody equals. To jest znana wszystkim konstrukcja equals, to znaczy sprawdzamy, czy jeden obiekt jest równy drugiemu obiektowi. Natomiast to, co jest nowością, to mamy reference equals. W tej chwili. Najprawdopodobniej oczywiście oba te warunki będą false, będą nieprawdziwe, ponieważ zarówno dane, jak i referencje, jak już wspomniałem, nie są takie same. Natomiast, co by było, gdybym w drugim przypadku, to znaczy w Adder Person, ustawił dokładnie taki sam obiekt, dokładnie z takimi samymi danymi. Teraz zobaczymy, że moje. Sprawdzenie equals daje nam true, ponieważ equals sprawdza tylko i wyłącznie dane. Przechodzi properta po property i sprawdza, czy dane, które tam są zawarte, są takie same. Natomiast reference equals sprawdza nam, czy działamy na dwóch różnych obiektach, czy drugi obiekt jest tylko referencją do pierwszego obiektu. I jak widzimy, po stworzeniu obiektu za pomocą słowa with, Stworzyliśmy zupełnie nowy obiekt, zupełnie nowy element w pamięci został zaalokowany i wykorzystujemy inny obszar pamięci. W związku z tym, referencja do tego obszaru również jest inna. I to jest ostatnia zmiana, którą zastosowaliśmy, którą widzimy w rekordach i w C-9. No dobrze, ale do czego właściwie moglibyśmy wykorzystywać te rekordy? Tak jak wspomniałem, rekordy są niezmienne. Po angielsku mówimy o nich immutable, to znaczy dzięki temu, że property są init-only, mamy pewność, że one zawsze po utworzeniu zostaną takie same, niezmienione. I dla nas jest to bardzo ważna informacja. Kontekście aplikacji wielowarstwowych. Bardzo często w aplikacjach wielowarstwowych korzystamy z tak zwanych DTO albo View modeli, to znaczy elementów, które mają nam tylko i wyłącznie przenosić dane pomiędzy różnymi warstwami. I w takich sytuacjach właśnie rekordy będą idealne. Możemy wykorzystać rekordy właśnie do tworzenia View modeli, dzięki czemu ma, będziemy mieli pewność, że pomiędzy naszą warstwą aplikacji, a Warstwą infrastruktury, czy warstwą prezentacji, a warstwą aplikacji zawsze te obiekty, które utworzymy na początku, pozostaną w niezmiennym stanie. One nie zmienią swojego stanu, one nie zmienią swoich wartości i to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bardzo często musimy tworzyć dodatkowe zabezpieczenia w tej chwili, aby taką pewność uzyskać. Dlatego w każdej aplikacji bazodanowej, w której będziemy wykorzystywali DTO, czyli Data Transfer Objects, myślę, że będą one mogły zostać zastąpione właśnie przez rekordy. Ja wiem, że jeżeli zacznę tworzyć nowe projekty w dotnecie piątym, to na pewno tych rekordów będzie u mnie tworzonych bardzo dużo, tym bardziej, że jak widzieliśmy, są one tworzone w bardzo prosty sposób, w bardzo szybki sposób i do tego jeszcze oszczędzają nam sporo miejsc i w jednym pliku, myślę, że to będzie jedna z nowych zasad, nie będziemy tworzyć nowego pliku dla każdego nowego rekordu, tylko będziemy stworzyć jeden plik, w którym będziemy przechowywać. Wszystkie rekordy, które będą nam potrzebne. To będzie zmiana, której oczekuję, szczerze mówiąc, i którą będę też starał się samemu wprowadzić. Zobaczymy, jak do tego podejdzie również zespół, który rozwija Entity Framework Core, ponieważ tam również widzę wiele elementów, z których, w których moglibyśmy wykorzystywać rekordy. I to już wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dał Ci sporo wartości i jeżeli tak się e, stało, to zapraszam Cię oczywiście na wszystkie kolejne e, odcinki, na wszystkie kolejne lekcje, które będę z Tobą przeprowadzać, jeżeli chciałbyś zawsze być powiadomiony o nowych odcinkach. Filmach na tym kanale, to koniecznie zapisz się na newsletter na szkoła.neta.pl ukośnik newsletter. Link znajdziesz również w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy, ponieważ bardzo dużo w tym newsletterze przekazuję wartości co tydzień. Powiadamiam o swoich inicjatywach, ale również daję Ci całą masę wartości. Przesyłam Ci bardzo ciekawe artykuły z branży dotnet, z branży programowania i wydaje mi się, że bardzo warto być w tym miejscu. Do zobaczenia.